Dobra. Priest, tak? Jak priest, to go draw Anduin raza. Palić. Nawet jak to jest tempo. Możesz przejść komnatę z pułapkami. Najlepszym sposobem jest nic nie robić i czekać. W ostateczności odpowiadać, jak on coś zrobi. Sprawdzałem, ten sposób jest najprostszy. Dobra, mamy razę. Okay. Rangu zdrowia. Graj. Masz czystą reklamę? Bo jak idę na przerwę, to czym reklamę. To by mieć z czego żyć i płacić rachunki, kupować chlebek. Bo streamery na Twitchu to mało zarabiają. Trochę mnie przestraszył ten akolita. Nie chcę, żeby on dopiero zbyt dużo. Karcioszek. Dobra, jutro. No, po południu to streamu nie będzie. To chyba żadna niespodzianka dla nikogo. Nie jest. A wieczorkiem jadę do rodziny. Wieczorkiem jadę do rodziny na jakąś wigilię, pewnie posiedzę do 20, 21. Zobaczymy. Czy będzie stream, to nie wiem. Jak będzie, to na Facebooku. No może będzie. Znaczy nie wiem, czy Beata będzie chciała gdzieś wyjść, czy co. W sumie nie gadaliśmy o tym. Więc jak nie będzie chciała, to pewnie streamek zrobię. Weźmy to. Weź dwie karty, brzmi spoko. Nie mogę tego zrobić. Święta coś tam mieliśmy robić gdzieś chyba. To chyba po południu te wieczory powinny być wolne. Się zobaczy. Jeżeli chodzi o Fortnite, to myślisz, że może stać się grą sportową? Myślę, że może. Ale wiesz. Dobry rezik. Myślę, że może się stać, ale może się też nie stać, więc nie ma to większego znaczenia. Czy w obecnym modelu strzelania to raczej nie. Naprawdę ze świeci korzenia wyrwał mi Anduina. Zrzucimy kreaturek trochę więcej. Okay. Czy dzieje po tych 15 godzinach streama? Jest to 15 godzin streama, to nie jest jakiś wielki problem. Tylko problem jest taki, że dzisiaj się oczywiście nie wyspałem. Bo jak, żeby mogło być inaczej? Więc problemem jest to, że byłem niewyspany. I problemem też poniekąd było to, że zjadłem pizzę. A mój żołądek ostatnio raczej negatywnie reaguje na tego typu posiłki. Dlatego zjadłem przed chwilą śledzie, nie? Zobaczę. Poszukajmy zaginionej paczki. Ta gra jest niesprawiedliwa.
No też mi daj Anduina. Subcio. Subcio, róbcio. No i niestety. To jest przypał, mości państw. To jest przypał. Masz, nie będzie fajnych kart. Wiesz, w sumie te trzy świeci korzenie nie są takie złe. To nie mam sprawy. Zetki, ale wtedy to nie jest Battle Royale, więc to... To wiesz, no to zrobić Counter Strike'a na silniku Fortnite'a to można, ale po co? Ktoś jest ranny? No nie wiem, jak da mój głos o GG jest. Już się robi. Niestety guziczek szanowny. No tutaj no raczej nie ma za specjalnie co gadać za dużo. Ziomek dobrał nie dość z tego gówna tego Anduina, to jeszcze dobrał swojego, ja nie dobrałem. Z giga, to jest kurwa... Znaczy, okej, no grałem combo deckiem poniekąd. Może to niby kontrol, ale tak naprawdę polegające na kombie, więc... Nazwijmy ją roboczo combo deckiem. I muszę się liczyć, jak je dobiorę komba, to jest dupa, no, ale jednak w Mirror Matchu no, to jest tak istotne. Dobranie tego razy i tego Anduina, że tak naprawdę to decyduje o tym, kto wygra gierkę, nie? I tutaj mamy świetny przykład tego. Świetny przykład, jak Hearthstone jest niesprawiedliwy w niektórych momentach. Chciałem go leczyć, nie wiem czemu. No, powiedziałbym, że wręcz idealny przykład. Dobra, z tego co widzę, to HS-owi zostało jeszcze 5 fragów. Znaczy mają 29 na 5. Więc już nie będziemy nowej gierki rozpoczynali. No to zachowanie szpilki z tej walki, to kurwa. Przypomniało mi się, jak w gimnazjum powiedziałem do ziomka zamknij mordę, a on tak do mnie wyskoczył. Tam zamknij się. Taki trochę, nie wiem, przerośnięty gimbus. Miałem testosteronu. Ale przynajmniej śmiesznie było. Kurde, może otworzę te pakiety. Nie, zrobię jakiś unboxing. Chociaż nie wiem w sumie, czy to jest sens.
Tak szczerze powiedziawszy, po tym dodatku, tak jak patrzałem, to nie przybijało jakichś większego zainteresowania. Może nie ma sensu. Zresztą unboxing GMKR-a. O, otwieram te pakiety. Ile mi legion wypadnie? O, wypadło 20, super. Elo. Muszę chyba więcej emocji w te unboxingi wprowadzić. Zrobię challenge z Beatką. Spotkamy się na tym udeptanym gruncie. Jakim bohaterem mam najwięcej zwycięstw? Rogiem. Kurde, ale powiem wam, że to zamarzło i długo się trzyma zamarznięte. Ciekawe to za płyn. Interesujące. Widzę, że masz niezwykle ciekawego 50 na 50. Sorry, no zabiłem 15, więc było spoko, naprawdę. A, no, to ja na to patrzałem. Jak tylko patrzę, to 29 versus 1. No nie, no już teraz już nie było za bardzo szans, nie, ale no, było fajnie. Dobra. Jestem ciekawy, co taki jeden ziomek se myśli. Sujbik, wszystko. Kurde, dam radę, I can do it!